11 stycznia 2012 roku paryski sąd, powołując się na brak kompetencji do rozpatrywania spraw sprzed prawie 70 lat, odrzucił wniosek złożony przez 7 wnucząt Louisa Reno, domagających się rehabilitacji dziadka i jednocześnie odszkodowania za bezprawnie, ich zdaniem, odebrany majątek. Sprawa ta, wbrew oczekiwaniom, nie wywołała we francuskich mediach burzliwej dyskusji. Większość komentatorów zgodnie doszła do wniosku, że spadkobiercą jednego z pionierów motoryzacji chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Taka postawa dowodzi, że Francja nie jest jeszcze gotowa na uczciwe rozliczenie się ze swoją przeszłością, zwłaszcza z okresem, w którym państwem rządził marszałek Philippe Pétain, rezydując w niewielkiej uzdrowiskowej miejscowości Vichy. Między 1940 a 1944 rokiem Francja z własnej inicjatywy przeprowadziła szeroko zakrojoną kampanię antyżydowską. Przekazywała III Rzeszy ogromne ilości żywności oraz zachęcała swoich obywateli do dobrowolnej pracy, również w zakładach zbrojeniowych, na rzecz Niemiec. Pétain został w 1945 roku skazany za kolaborację na karę śmierci, jednak ze względu na podeszły wiek i liczne wcześniejsze zasługi zamieniono ją na dożywotnie więzienie. Nie brakowało wszakże głosów przekonujących, że wyrok był zbyt surowy, a polityka rządu Vichy, choć może nazbyt służalcza wobec hitlerowskich Niemiec, sprawiła, że straty Francji, poniesione podczas II wojny światowej, okazały się relatywnie niewielkie, a także przyczyniła się do ocalenia życia dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy francuskich obywateli. Sprawa Louisa Reno powinna budzić podobne wątpliwości, a z całą pewnością zasługuje na uczciwą, publiczną debatę, jednak na razie zainteresowana jest nią tylko najbliższa rodzina francuskiego przedsiębiorcy. Byłoby im dużo prościej, gdyby ich dziadek miał chociaż odrobinę łatwiejszy charakter. Firma założona w 1899 roku należała początkowo do 3 braci – Louisa, Marcela i Fernanda. Dwaj pierwsi bardzo chętnie ścigali się pojazdami własnej konstrukcji, a że wygrywali liczne międzynarodowe zawody i rajdy, zyskując sławę i uznanie, zamówienia pojawiły się błyskawicznie. W 1903 roku, w trakcie rajdu z Paryża do Madrytu, w wypadku zginął Marcel Reno. Wstrząśnięty tym Louis zrezygnował ze ścigania się i każdą chwilę poświęcił rozwojowi firmy. Kilka lat później, w 1909 roku, po długiej chorobie zmarł Fernand. Od tej pory rodzinnym biznesem kierował ostatni z braci, Louis. W 1908 roku firma nosząca jego nazwisko wyprodukowała nieco ponad 3,5 tysiąca pojazdów, 2 razy więcej niż w 1906, a do końca pierwszej dekady XX wieku stała się największym producentem samochodów we Francji i jednym z większych na świecie. Sztandarowym pojazdem marki Renault była taksówka. Niewielka, ale za to niezawodna i chętnie kupowana zarówno w Paryżu, jak i Londynie. W ofercie były też samochody osobowe i lekkie ciężarówki. Kalendarz zamówień pękał w szwach. Popyt znacznie przewyższał podaż, jednak firma nie była w stanie radykalnie zwiększyć produkcji, przynajmniej do momentu, gdy jeden z podwładnych Louisa Renault, Georges Deram, nie zapoznał się z pracami Frederica Winslowa Taylora, amerykańskiego przedsiębiorcy urodzonego w 1856 roku. Taylor był autorem licznych opracowań dotyczących maksymalizacji wydajności, zachęcających do podziału procesu technologicznego na jak najprostsze czynności, wprowadzenia systemów wyznaczania czasu pracy oraz norm ilościowych, od których uzależnione byłoby wynagrodzenie. Ram wykorzystał niektóre zasady naukowego zarządzania do organizacji pracy, co bardzo szybko zaowocowało 2-krotnym zwiększeniem możliwości produkcyjnych. Tayloryzm wprowadzano w zakładach Renault stopniowo, a z każdym krokiem rosła wydajność, produkcja oraz niezadowolenie zatrudnionej załogi. Po długiej wizycie Louisa Renault w Stanach Zjednoczonych, nawiązaniu osobistej znajomości z Frederickiem Taylorem i odwiedzeniu wielu amerykańskich fabryk zarządzanych według jego pomysłu, Renault przedstawił własną koncepcję zarządzania.